Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Studiu Q4. Dzisiejszym gościem naszego programu jest pan Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta miasta do spraw rozwoju i inwestycji. Witamy serdecznie. Witam pana redaktora, witam Państwa, dzień dobry. Znowu będziemy rozmawiać o Wrocławku, jest o czym rozmawiać, jak zwykle zresztą. Poruszymy kilka spraw związanych właśnie z rozwojem naszego miasta, ale również jakby z przywróceniem do życia tych części miasta, które przez te wszystkie lata uległy i w dalszym ciągu, można powiedzieć, ulegają degradacji. Zacznijmy może od takiego tematu, który powraca od pewnego czasu, a teraz mocno powrócił. Chodzi mi o Plac Wolności i jakby o jego, o nową wizję Placu Wolności tak naprawdę. W czerwcu mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu, w którym udział wzięli studenci jednej z uczelni z Poznania, młodych architektów, którzy zaprezentowali swoją wizję Placu Wolności. Było to dość takie nowatorskie podejście do sprawy, jeżeli chodzi o jakby zlecenie i utworzenie możliwości wzięcia udziału w takim konkursie. Te wizje były niektóre troszeczkę bardziej kosmiczne, niektóre troszeczkę mniej kosmiczne, ale jakby pozwoliły spojrzeć na mieszkańców Wrocławka na to, jak Plac Wolności mógłby wyglądać. Tak, to było takie dość nowatorskie doświadczenie i powiem szczerze, że ja przystępowałem do tego pomysłu z taką duszą na ramieniu, jaki będzie efekt końcowy, ponieważ do tej pory nie było to praktykowane we Wrocławku. Ja trochę żałuję, że na nasze zaproszenie, które było wysłane do kilku uczelni, które prowadzą wydziały architektury w Polsce, odpowiedział tylko Poznań. No być może nie było innego zainteresowania wśród innych uczelni, natomiast tutaj akurat bardzo pozytywnie jestem zbudowany tym, co zaprezentowali studenci architektury z Poznania. Bardzo często też spotykałem się z takim zarzutem, że no, prosimy studentów, ale trzeba pamiętać, że to nie są studenci pierwszego roku, czyli świeżo, którzy zaczęli naukę, to są studenci, którzy już mają pierwszy stopień studiów wyższych skończony, czyli tytuł inżyniera i teraz kształcą się dalej. Zaprezentowali 30 bodajże prac. Jury, jak Państwo wiecie, wybrało ich zdaniem te najlepsze. W tej chwili te prace można oglądać w ratuszu, ale niebawem one będą wystawione na Placu Wolności. Będzie mógł każdy, kto będzie przechodził, zobaczyć, jak wyglądają te pomysły na Plac Wolności. I koniec końców zdecydować w głosowaniu, która koncepcja jest taka najbliższa naszym oczekiwaniom, bo to przecież nie ani ja, ani prezydent zdecyduje o tym, co będzie realizowane, tylko powinni o tym zdecydować mieszkańcy miasta. I tak jak pan redaktor powiedział, te wizje są czasami kosmiczne. Oczywiście one niektóre nie są do realizacji w ogóle, dlatego że powodują ponoszenie współmiernych nakładów do osiąganych efektów. Oczywiście no, ta zaleta konkursu ma to do siebie, że każdy może się wyżyć i pokazać, jak sobie wyobraża dane miejsce w przestrzeni. Natomiast my musimy też brać pod uwagę te uwarunkowania finansowe, a także społeczne, z którymi się bezwzględnie musimy liczyć. Stąd też na pewno mogę powiedzieć, że nie uda się chyba wybrać takiej jednej, jedynej, idealnej koncepcji. Jury dokonało swojego wyboru, ale też z zaznaczeniem, że no, ich zdaniem, prawda, to jest taki wybór, a nie inny. Natomiast wydaje mi się z punktu widzenia osoby, która uczestniczy w zarządzaniu miastem, że nie uda się wśród tych koncepcji znaleźć takiej jednej, jedynej, która w 100% odpowiadałaby potrzebom. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Skończy się pewnie tym, że z poszczególnych elementów, z poszczególnych koncepcji wybierzemy niektóre elementy i w całości, przy pomocy oczywiście mieszkańców, zbudujemy tą taką jedną, jedyną, idealną. Oczywiście nie wyobrażam sobie, że nie będzie tam parkingu podziemnego, bo inaczej w ogóle cały proces zmian na Śródmieściu w tej części miasta nie ma najmniejszego sensu. Musi być parking podziemny zbudowany, bowiem to jest warunek gdyby rozwiązania też problemów komunikacyjnych. Przed tym trzeba stanąć. Studenci dostali takie zadanie, że mają rozwiązać przede wszystkim sprawy związane z komunikacją, bo dzisiaj Plac Wolności jest jednym wielkim węzłem komunikacyjnym, rondem, tak naprawdę. Tam zbiegają się wszystkie ciągi ważne ciągi komunikacyjne w mieście i musiał być rozwiązany ten problem. Po części się to udało w tych koncepcjach załatwić i na pewno z tego punktu widzenia będziemy dokonywać wyboru tej takiej najwłaściwszej, tego montażu, tak jak powiedziałem, z tych, które zostały przedstawione. Pamiętam, że poprzednio, jeżeli jak podchodziliśmy do kwestii przebudowy Placu Wolności, tak, była brana koncepcja właśnie zatrzymania ruchu na Placu Wolności. To znaczy, że Plac Wolności miałby stać się takim coś na wzór rynku w dużym mieście, tak, gdzie odbywałby się ruch pieszy, gdzie byłyby kawiarenki, pewnie jakaś architektura taka ozdobna typu fontanny i inne tego typu rzeczy.
Pamiętam, że wtedy właśnie przedsiębiorcy, którzy między innymi swoje firmy mają na 3 maja i w obrębie Placu Wolności, no podnieśli larum, tak? Między innymi tutaj no, skorzystała na tym opozycja, jakby no, stawiając mur przed władzami miasta. Zgadza się. Czy ta koncepcja jakby zamknięcia dla ruchu samochodów Placu Wolności w połączeniu z parkingiem podziemnym pod Placem Wolności, jakby to jest słuszna koncepcja, że taki plan jest właśnie? Znaczy, panie redaktorze, dla ścisłości, poprzednia koncepcja nie zakładała tak do końca eliminacji ruchu samochodów, bo po prostu byłoby to niemożliwe. Oczywiście ona wprowadzała pewne ograniczenia, tak jak i w tych koncepcjach, które te studenci opracowali, także są tego typu założenia, że ten ruch samochodowy będzie inaczej ułożony i będzie w części też ograniczany. Natomiast oczywiście ja mam swoje zdanie na temat protestu przedsiębiorców, który był moim zdaniem podszyty trochę polityką. Natomiast dla jak gdyby kontrargumentem dla tego, co pan redaktor powiedział, jest fakt, że w 2010 roku na końcu prezydent zdecydował o otwarciu części 3 maja właśnie na wniosek tych przedsiębiorców. Mamy 4 lata prawie, kiedy to rozwiązanie funkcjonuje i pytanie, na ile to otwarcie tej ulicy 3 Maja dla samochodów przyczyniło się do zmiany, do ożywienia handlu czy też działalności gospodarczej w tej części miasta. Ja oczywiście nie prowadziłem takiej szczegółowej analizy, ale wydaje mi się, że nie bardzo się to przyczyniło. Więc jak gdyby ten argument upada, że ta aktywność gospodarcza jest stricte powiązana z dostępem, dojazdem samochodem, tak? No bo dostęp komunikacyjny jest zupełnie coś innego. Trzeba przyznać jeszcze jedną rzecz, że my jesteśmy bardzo wygodni, tak? Najlepiej jak podjeżdżamy pod supermarket, to jakbyśmy mogli samochody pod kasę podjechać, co, zgadza się. Co jest jakby wykluczeniem, bo właśnie mówimy o tym ruchu pojazdów, ruchu samochodów. No przecież w wielkich miastach jest olbrzymi problem. Zawsze mówi się, że jeżeli chcesz być milionerem, to postaw parking w centrum dużego miasta. Tak? Dokładnie. Ruch odbywa się w sposób naturalny, czyli pieszo, tak? I przecież jeżeli mamy do dyspozycji bulwary, tak? Do tego 3 maja i nawet poprzez 3 maja Plac Wolności do centrum handlowego Wzorcownia, tak? W tym momencie mamy cały ciąg komunikacyjny pieszy, gdzie jeszcze dokładając do tego po drodze kawiarenki i inne miejsca, gdzie można sobie usiąść, odpocząć, poczytać czy porozmawiać ze znajomymi, to w tym momencie jakby no, jest to też fajna koncepcja, tak? Która stanowi jakby całościowo dobre podejście do sprawy, też biznesowo. Jesteśmy wygodni, chcemy wszędzie podjechać autem i jak najbliżej zaparkować. Tak się nie da, to jest po prostu niemożliwe i na pewno musimy spojrzeć na to od tej strony, że ten ruch samochodowy będzie ograniczany. Oczywiście ja się często spotykam z takim argumentem, zresztą on jest ostatnio bardzo mocno wykorzystywany przy okazji strefy płatnego parkowania, że przecież, tak jak pan powiedział, hipermarkety, supermarkety mają parkingi za darmo. Owszem, zgadza się. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że ci, którzy postawili te hipermarkety, zainwestowali w to. To znaczy oni te tereny wykupili, dali za to no, niebotyczne pieniądze i na tych terenach urządzili sobie miejsca parkingowe. Te parkingi, które są w centrum miasta, są własnością samorządu. I jeżeli my nie będziemy dbać o przepustowość, no to w krótkim czasie się to wszystko zakorkuje i efekt z tego będzie zupełnie odwrotny do zamierzonego. To znaczy tych samochodów będzie coraz więcej i ci, którzy będą chcieli przyjechać, będą mieli gdzie zaparkować. Więc jak gdyby wychodzimy od tego, że zbudujemy, bo ja wierzę bardzo mocno w to, że tą koncepcję przebudowy Placu Wolności uda się zrealizować już niedługo, zbudujemy parking podziemny, zobaczymy jak on będzie wypełniony. On wtedy będzie stanowił takie miejsce, gdzie trzeba będzie zjechać, zaparkować, pewnie jakąś opłatę ponieść i wtedy jak gdyby hula dusza piekła nie ma, można po całym Śródmieściu poruszać się bez problemu. Tak jest. I jeszcze tak krótko na koniec, bo to jest oczywiście wszystko w planach, w zamierzeniach, a kiedy jakieś, bo na pewno konsultacje społeczne, to co pan prezydent powiedział tak na początku, że to będzie wszystko robione jakby w porozumieniu z mieszkańcami Włocławka. Tak, chcemy, przepraszam, że chodzę w słowo, chcemy, aby te konsultacje społeczne odbywały się tak długo, jak będzie to tylko konieczne i oczekiwane ze strony mieszkańców. Tak jak powiedziałem, te koncepcje już dzisiaj są, można oglądać je w ratuszu, można oglądać je także na waszym portalu, ale one będą niedługo wystawione na, tak powiem, szerszej publiczności, na Plac Wolności. Będzie specjalna urna, zresztą ta urna już jest w urzędzie, będzie można wkładać swoje tam uwagi, zgłaszać różnego rodzaju propozycje. I czekamy, dopóki nie wypracujemy jakiegoś modelu, mamy na to czas. Nie podejmiemy żadnej decyzji.
Ja myślę, że w takim sensie budowlanym to jest nie wcześniej niż rok 2016-2017, kiedy takie prace będą mogły się rozpoczynać, bo wcześniej nawet jeżeli by nam udało się wybrać w tym roku koncepcję, to przecież cała procedura uzyskiwania pozwoleń trwa miesiącami i nie mówiąc o finansowaniu, przecież to będą olbrzymie pieniądze. Dokładnie, to czas jednak jest długi. Tak. Tak jest, ale zmiany w Włocławku to nie tylko Plac Wolności, bo właśnie problem centrum naszego miasta, tak? Można śmiało powiedzieć, że centrum Włocławka jest zdegradowane, tak? No już w tej chwili mamy odnowione bulwary, tam jest cały czas ten ruch jest coraz większy, coraz więcej ludzi chodzi, spaceruje, robi się normalnie, można powiedzieć, tak? To, czego nie było od wielu lat. Natomiast to ścisłe centrum jednak jest zdegradowane, mówię tutaj zarówno o budownictwie, tak? Mówię o tych wszystkich kamienicach, czy chociażby o ulicach, które są w tym ścisłym centrum. Co ma się zmienić w tej kwestii, bo o ile bulwary wyglądają ładnie i miejsce przy Placu Wolności również się prezentuje i 3 maja to wszystkie uliczki w bok, to jest po prostu tragedia. Panie doktorze, zgadza się. W tej kwestii, tak powiem, my możemy zrobić i wszystko i nic. To trochę brzmi enigmatycznie. Ale bez zaangażowania się właścicieli kamienic, to tak naprawdę my możemy tylko opowiadać i zmieniać nawierzchnię ulic, bo nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ własnością miasta jest niewiele nieruchomości w centrum. Oczywiście my próbujemy nabywać i przejmować te nieruchomości tam, gdzie stan nieuregulowany, albo kiedy uda nam się, powiedzmy, w jakiś sposób nabyć tereny i to robimy. Modernizujemy infrastrukturę miejską, no, na dowód tego jest fakt, że w tym tygodniu rozstrzygnęliśmy postępowania przetargowe na przebudowę uliczek wokół Browaru, czyli ulicy Towarowej, ulicy Szpichlernej, ulicy Łęckiej, bo to jest największy problem. Tam się rozpoczną prace budowlane na przełomie, znaczy w końcówce tego roku i w przyszłym będą te prace prowadzone. Będzie wymiana nawierzchni, będzie wymiana tego, co jest pod ziemią, czyli całej infrastruktury w środku. Jak gdyby przywracanie tego stanu normalności. Tak jak pan rektor powiedział, bulwary pokazują, że inwestycja w bulwary pokazała tak naprawdę, że ten kierunek był dobrze obrany, że tam się zaczyna zmieniać. Oczywiście nie są to takie zmiany, jakich ja bym oczekiwał, czyli te zmiany, które związane są z tkanką tak powiem, mieszkaniową, bo to jest duży problem, na to do końca nie ma pomysłu. Ale my zajmujemy się, tak jak powiedziałem, tą infrastrukturą miejską. Ale też jest jedna dobra wiadomość. Pamiętacie państwo, całkiem niedawno taki zrujnowany budynek na rogu ulicy Tumskiej 3 Maja, gdzie w sposób prawie samoistny on się zawalił. To parę lat temu nabył jeden z przedsiębiorców spoza Włocławka, gdzie miał zamiar postawić hotel. Takie przynajmniej były plany i takie wnioski składał do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Oczywiście z tego się nic nie wydarzyło takiego. Było to zakup po prostu czysto po to, żeby dostać gdzieś kredyt. W tej chwili ta nieruchomość została przez miasto kupiona na początku lipca i ponieważ wokół mamy parę swoich działek, będziemy tam te nieruchomości stopniowo oczyszczać, zarówno ze starej zabudowy, jak i oczywiście z lokatorów, którzy tam mieszkają, będziemy ich wykwaterowywać w inne miejsca i tam będziemy budować budynek komunalny o takim wyższym standardzie. Na dole będą lokale użytkowe. My planujemy tam przenieść jeden albo dwa wydziały Urzędu Miasta po to, żeby mieszkańcy mogli przychodzić tam, czy mieli przychodzić i załatwiać swoje sprawy. Myślimy o Wydziale Komunikacji, który naturalną rzeczą powoduje, że wzrasta tam ruch, prawda, i będzie to taki impuls, który będzie napędzał w tamtym obszarze miasta koniunkturę. Tak więc jak będziemy pomału porządkować. Ulica Tumska, która no, taki była do niedawna wyznacznikiem takiej marginalizacji tej części miasta, będzie pomału zmieniać swoje oblicze, bo idąc od strony oczywiście ulicy Wyszyńskiego, to mamy już muzeum diecezjalne. Widzimy, jak to mogłoby wyglądać. Natomiast dwie następne nieruchomości za muzeum są już praktycznie własnością miasta i będziemy to też zabudowywać mieszkalnictwem komunalnym. No i akurat na końcu ulicy Tumskiej, prawda, na rogu 3 maja już będziemy też mieli budynek, który będzie własnością miasta, będziemy to budować, więc zaczyna się pomału zmieniać. Oczywiście problemem jest cała reszta, łącznie z problemami społecznymi, które tam są.
ale pomału trzeba takimi małymi krokami te działania podejmować. Oczywiście my mamy ograniczenia i finansowe, i prawne, bowiem no, własność jest rzeczą świętą w Polsce i jeżeli właściciel danej nieruchomości się nie zaangażuje w proces zmian, to oczywiście bez niego jest nic niemożliwe do wykonania. Tak jest, ale zrodził nam się też kolejny problem, dość duży problem. Tak, od kilku lat trwają wielkie remonty szkół, można powiedzieć. To i dotyczy i termomodernizacji, i wymiany elewacji całej, i nie tylko. No właśnie, budynek LMK. Tak, tam wystąpiły problemy, jeżeli chodzi o konstrukcję budynku. Po prostu występuje tam zagrożenie, tak, które wyniknęło w trakcie prac. Jak wygląda sprawa w tej chwili? Zgadza się. Znaczy, zanim powiem o tych takich meandrach związanych z tą przebudową, chcę powiedzieć, że my, przystępując do prac w ogóle w zakresie oświaty i rewitalizacji, bo żeśmy z prezydentem tak to układali sobie w głowach, że mamy naturalnie gdyby pewien kwartał na Starówce, który jest kwartałem, w cudzysłowie nazywając to takim szkolnym, edukacyjnym, prawda? Myślę tutaj o ulicy, z jednej strony ulicy Ogniowej, z drugiej strony Cudzoegskiej, trochę ulicy Bechiego, prawda? Gdzie mamy ten skupisko takich szkół, mamy przecież cały kompleks Długosza, mamy zespół szkół technicznych, mamy zespół szkół chemicznych i mamy to nieszczęsne, w cudzysłowie oczywiście nieszczęsne, LMK. Jak gdyby te budynki nabierają zupełnie innego wymiaru, no jak gdyby kuria decyzjalna od strony Szkoły Długosza też poczyniła różnego rodzaju inwestycje i chwała jej za to, że dba o ten budynek. My zrobiliśmy i zespół szkół chemicznych odnowiliśmy i tam jest, bo są dwa boiska przecież powstały i w tej chwili budujemy salę gimnastyczną dla zespołu szkół technicznych. No ale zostało LMK i zabraliśmy się za remont LMK. Natomiast jak to w przypadku obiektów zabytkowych bywa, no czasami odkrywamy rzeczy, których nam się nawet nie śniło. I w czasie remontu budynku okazało się, że jeden z elementów, który był dostawiany, że tak powiem, później niż ten cały podstawowy budynek, no zaczął się kolokwialnie mówiąc odklejać od reszty. I w tej chwili jest sytuacja taka, że mamy stan zagrożenia katastrofą budowlaną. I będziemy wkrótce przystępować do rozbiórki tej części, która zaczęła się odchylać od strony ulicy Bechiego. Ta część dobudowana. To spowoduje niestety bardzo duże wydłużenie tego remontu i najprawdopodobniej dopiero wiosną przyszłego roku, czy też w zasadzie na początku lata przyszłego roku będzie ten remont zakończony. Oczywiście my musimy w tej chwili wstrzymać pracę na tej części, prawda? Przeprowadzić całą procedurę formalno-prawną, rozebrać budynek, i go odbudować tak naprawdę w tej części, która się przechyla, więc to spowoduje, że remont tego budynku się znacznie przedłuży. I plan był taki, że w tym roku młodzież wróci, no niestety nie wróci. No tak, no ale tak to właśnie to co powiedział pan prezydent, tak to bywa z budynkami, szczególnie zabytkowymi, które mają... To jest nagminne, bo podobna sytuacja, znaczy nie tyle podobna, ale praktycznie każda interwencja w starą tkankę powoduje, że odkrywamy różne rzeczy niespodziewane. Podobna, przypadek był też na browarze przecież, że odkryliśmy piwnice, których nigdzie nie było na planach, prawda? Też trzeba było to w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. Okazuje się, że udało się z tego wyciągnąć całkiem fajne pomieszczenia. Tak, jeszcze wykorzystać oczywiście. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą następować bardzo szybko, żeby włocowianie mogli obserwować to i poczuć na własnej skórze. Panie dyrektorze, ja powiem tak, no rozczaruję pana i państwa, którzy mnie oglądają. One będą postępować i tak za wolno. Ja bym chciał, żeby one postępowały szybciej, ale nie da się tego zrobić szybciej, bo jest masa barier. To nie jest jakaś taka indolencja urzędnicza, tak, czy niechęć urzędnicza. To są po prostu pewne bariery administracyjne. No i dosyć, że nawet opracowanie prostej dokumentacji to trwa czasami do 3-4 miesięcy, a uzyskanie pozwoleń, uzgodnień różnego rodzaju przy dzisiejszym rozbudowanym systemie prawnym to są przynajmniej 3 miesiące, kiedy decyzja środowiskowa, kiedy pozwala na budowę, to wszystko trwa i tak naprawdę czasami człowiek się irytuje, że można było coś już, natomiast nie da się tego przyspieszyć. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję bardzo.